Koniec roku zbliża się coraz szybciej, a dni są coraz krótsze dla wielu wędkarzy. Pierwsze przymrozki to wskazówka do zakończenia sezonu wędkarskiego i konserwacji sprzętu. Jednak są i tacy, którzy sezon kończą 31 grudnia, by nowy zacząć już od 1 stycznia. Wśród tych ostatnich jest pan Marian z koła wędkarskiego Sandacz, który mimo jesiennych niedogodności wędki nie odkłada. Teraz wie panie, to jest na ogólnych zbiornikach tylko i na rzekach, bo teraz tylko drapieżna ryba najwięcej żeruje, nie? Tak jak szczupak, okoń, nie? No sandacz. A tak już te płoć, les to już jest ciężko, bo ona idzie już w dno i także ciężko je złapać. Ale nie o same ryby chodzi. Dla wielu wędkowanie to forma relaksu. Ja tam jeżdżę i siedzę i odpoczywam na przywodzie. Jak mi się coś trafi, to dobrze, to człowiek uśmiechnięty wraca, jak nie, to trudno. To jest natura, nie? A trafić może się sporo. W dolnośląskich wodach jest duża różnorodność ryb. Przykładowo na Odrze mamy i świnkę i tam i tak dalej, nie inną rybę. A tutaj mamy typowy karp, leszcz, sum, nie? Amur, lin, bo to jest typowa ryba. Okoń to jest typowe ryby, które są w zbiornikach, nie? Czy w stawach, czy jak mamy tutaj na naszym terenie są żwirownie, nie? Pozostałości, które koła dzierżawią i zarybiają. No i na rzekach co mamy pstrąga, nie? To jest taki typowy ryba nasza, co idzie z góry, co jest, idzie od Jeleniej Góry i tak wpuszczają i tak się przesuwa powoli. Z pstrągiem nie ma łatwo, bo to ryba nieuchwytna, ale w tym roku nie tylko z pstrągiem był problem. Ten rok jest w ogóle był na rybę, to był ciężki, nie? Łapało się, ale to jest nie ten, co nieraz latami się łapało. Bo jest jak to, jak u nas się mówi, że jest dużo kusowników. Nie przestrzegają przepisów, nie? Ryby. I biorą, łapią i niby mówi, że wypuszcza, bo to nie ma wymiaru, a okazuje się co innego. Ryby to też łakomy kąsek dla pewnego doskonale pływającego zwierzęcia. Wędkarze muszą się dzielić rybą z wydrą, ale nie tylko. Dużo i tępir wydra też wybija nam, nie? Mamy sporo wydry, na naszym terenie leśnym też jest wydra. I też tak my wpuszczaliśmy, powiedzmy, kiedyś tam odpowiednie karpia, lina i tak dalej, wydra się pokazała. I wybija rybę, nie? Tępi, nie? Bo to jej pożywienie i ta żuraw i czapla to samo. Mimo tego pan Marian nie ma powodów do narzekań. W tym roku udało mu się złowić 12,5-kilogramowego karpia. Jego rekordowy okaz karpia ważył 15 kg.